Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Dead by Daylight. Dzisiaj poruszymy sobie przecieki, także generalnie, jak nie chcecie mniej więcej wiedzieć to, co przyjdzie bądź nastąpi w nowym rozdziale, to możecie sobie pominąć, a rzeczy jest kupa. Jest naprawdę kupa. Mamy po pierwsze nowego killera jako Ghostface, skin do Ghostface'a, skin do Peak, skin do Tapa, czyli postaci na licencji. Następnie mamy czarmy, moc specjalną nowego killera Mori, jeden z jego perków, oraz w zasadzie masę różnych, różnych rzeczy. I mniej więcej wam to przedstawię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o większość z tych materiałów, większość jest zabrana ode mnie z Discorda. Tam jest grupa osób, które testują to na własną rękę, testy buildy e, devsowe, czyli te buildy których nie ma normalnie w plikach I trzeba mniej więcej trochę pokombinować Żeby to wgrać, zainstalować i następnie przetestować Jak to mniej więcej wygląda Część materiałów macie akurat z neta Jak coś, wszelkie linki postaram się umieścić w opisie Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę Tak, żebyście mieli mniej więcej wgląd na to Co po prostu też jest brane z tego neta Więc wszelkie źródła będziecie mieli umieszczone Zacznijmy sobie od Ghostface'a jeśli chodzi o Ghostface'a, Ghostface jest to oczywiście nowy killer, który wejdzie w najbliższym e, rozdziale. I możliwość przetestowania nowego killera będziemy mieli 28 maja na serwerach testowych. Zaczniemy sobie od początku, po prostu przejrzymy sobie pliki, jak to wszystko wygląda. Więc tak, e, na początek mamy oczywiście pokazane nasze ikonki mocy specjalnej, które będą się pewnie zmieniać. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie w tym momencie faza testowa i to się może jeszcze pozmieniać, aczkolwiek. Nie no, wątpię, żeby akurat to w takiej fazie weszło do gry, ale tak wyglądają ikonki, jeśli chodzi o moc killera. Jeśli chodzi o samą moc, to Ghostface potrafi wejść w kucka, tylko i wyłącznie po to, żeby pobierać stalk od surwa. Ghostface może wychylać się na lewo i prawo, w zależności od tego, z której strony jest przeszkody, po to, żeby właśnie tego stalka pobrać. Stalk następnie ładuje się pasywnie, w zależności od tego, Ilu surwów jakby wcześniej sobie nastalkowaliśmy, i po prostu oni, jakby mają tego stalka na sobie, ale my nie musimy więcej na nich patrzeć, bo ten stalk cały czas jest ładowany. Niestety nie testowałem tego killera osobiście i wszelkiego rodzaju informacje pochodzą z neta bądź właśnie z Discorda, więc tak to mniej więcej wygląda, kiedy moc specjalna naładuje się na maksa. No to możemy wtedy ją odpalić na odpowiednim surwie. Kiedy sobie na tym surwie to odpalimy, surf dostaje efekt exposed, czyli zostaje powalony na hita, oczywiście na bardzo krótki, limitowany okres czasu. Mamy również jeden z jego perków i jeden z tych perków to jest simple formuła i jest to perk ee, bazujący na zasadzie obsesji. Kiedy obsesja zostanie powieszona, dostajemy token, który zmniejsza nasz terror radius o 4 metry i stakuje się to do czterech tokenów. Eee, kiedy inny surf uratuje surwa z haka, to ten który ratuje obsesję z haka, zostaje obsesją. Natomiast kiedy nasza obsesja umrze na haku, to oczywiście tracimy wszelkie zdobyte tokeny w grze. Perk moim zdaniem średni i brakuje nam jeszcze dwóch perków. Zawsze jak wychodzi DLC, dostajemy trzy perki. Eee, jak wychodzi generalnie nowa postać, to oczywiście trzy perki do nowej postaci i mamy jakby perk główny oraz dwa perki wspomagające, czyli takie jakby dwa perki słabsze jako upychacze. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie perk upychający, i dopiero ten mocniejszy perk poznamy na PTB, bądź wtedy, kiedy okaże się, że e, moi testerzy będą mieli okazję załadować sobie te pliki, i wtedy dopiero zobaczymy, jak to wygląda faktycznie wszystko e, dokładniej. Natomiast jeśli chodzi o Mori, moim zdaniem Mori jest jedną z ciekawszych z gr w grze, ponieważ killer po Mori robi sobie z zabitym surwem Salifiaka, i to Mori wygląda. Kolejną rzeczą, którą mają wprowadzić w Dwightyligcie są to talizmany. Talizmany są to inaczej mówiąc zawieszki na haki bądź zawieszki na pasek surwów, które można odblokować w jakiś sposób. Niestety na moment aktualny nie wiemy i raczej jest to tylko i wyłącznie kwestia wizualna. Czarmów możemy dobrać sobie 3. Zarówno 3 od surwa, jak również 3 od killera. Tak jak mówię, są to raczej tylko i wyłącznie efekty wizualne jako taki dodatek. Mogą to być po prostu do e dodatki, a raczej no po prostu dodatki odblokowane za poziom devotion. Możliwe, ale nie jest to pewne. Te talizmany mniej więcej tak się e biorą i prezentują. Tak jak mówię, te pliki są jeszcze nie bardzo dopracowane, także tu są jakieś łańcuchy, są jakieś obrazki. Nie obrazki, tu jest pokazane na powiększeniu, że na przykład, to jest chyba Dwight, tak Dwight ma zawieszkę tutaj zaraz przy pasie ulokowaną Natomiast jeśli chodzi o resztę, to wygląda mniej więcej tak na pasku Czyli mamy pierwszy skin, mamy drugi skin, mamy trzeci skin Oraz te trzy czarmy, jeden, drugi i trzeci Tu jak widać tych czarmów jest o wiele więcej Oraz czarmy mają jakby swojego rodzaju... Eee, poziomy rzadkości, jak również są pokazane te dodatki, a raczej zawieszki na haku. Na moment aktualny to wygląda dosyć śmiesznie i jest szansa, że to po prostu jest coś, co nie zostało nigdy wykorzystane, ale moim zdaniem to jednak może. To może zostać wprowadzony tak w skrócie. Może faktycznie to będzie miało jakiś efekt i będziemy mogli kolekcjonować te odznaki za zrobienie, te talizmany za zrobienie jakichś e, poszczególnych obiektywów na mapie. Może, może nie, bo skoro jednak są jakby poziomy tych e, rzadkości tych talizmanów, to coś jest na rzeczy. Kolejna rzecz, którą wprowadzą do Dead by Delight, to oczywiście są nowe skiny, o których mówiłem wcześniej i te skiny mniej więcej prezentują się. Następująco, to jest skin na przykład do Dwighta, to jest potem skin do Mech, do do Fank I tych skinów jest jednak tutaj troszkę, ja wam może bym to powiększył tak bardziej, żebyście to lepiej widzieli Ale no niestety jakość tego i tak jest fatalna, więc z tym akurat będzie cokol... ciężko cokolwiek więcej zrobić Oczywiście większość z tych skinów to jest po prostu z tych banerków, które już zostały zapowiedziane, czyli powiedzmy mamy tutaj tego Neon Legiona jest również skin do Amandy. I to jest kolejna postać na licencji, która te skiny dostanie. Jest to moim zdaniem najbardziej realistyczne odzwierciedlenie Amandy z filmu Piła. Jeśli ktoś oglądał, będzie mniej więcej wiedział co chodzi. To jest chyba Amanda nawet z trzeciej części piły, tak mi się wydaje. Tu jest taka trochę bardziej powiedzmy wersja męska. Akurat ten skin jest powiedzmy trochę bardziej brutalny, ale jeśli miałbym wybrać, to ten skin. Jest znacznie lepszy. Mamy tutaj również render całej Amandy, jak ona wygląda bardziej w powiększeniu. Jest ładny, jest ładny, nie jest brzydki. Tu mamy kolejne skiny. To może inaczej po prostu porobię. To jest ten skin do grubego. Akurat skin do grubego wygląda tragicznie. To jest typowy ojciec a typowy. No ale to już nie mi oceniać. Mamy tutaj również Davida bodajże. To jest chyba David. Powiedziałbym, że to jest David, ale nie jestem w pełni pewien. Więcej to jest Jake. Na 100% to jest Jake. Potem kolejny mamy skin do Spirit. I to jest kolejny bardzo ładnie wykonany skin. W zasadzie, Spirit nie ma żadnych ciekawych skinów ma na zmianę jakby koloru skóry. Ma tą taką jakby suknię ślubną, o ile to jest suknia ślubna. No i teraz wychodzi nam w końcu coś bonusowego, co jest również spoko. Kolejny skin, oczywiście, jest do detektywa Tapa, czyli to jest kolejna postać na licencji, która dostanie swoje skiny. Strój policjanta, i to nie jest jeden strój. Mamy jeszcze drugi strój do Tapa, który bardziej jest takim jakby ubraniem, ja wiem, na co dzień. No i jeszcze skin do Wrighta. I szczerze, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju skiny do Killerów, które teraz się ukażą, to ten skin jest mistrzowski. To jest mniej więcej połączenie wraita i jakby korzeni, które go z każdej możliwej strony. Wszędzie właśnie są widoczne takie korzenie, ewentualnie bardziej uschnięte żyły. Takie wysuszone, puste od krwi żyły. Coś takiego. Tak wygląda kwestia skinów i jeszcze mamy banerki. Banery prezentują się następująco. Mamy pierwszy baner. To jest właśnie ten Neon Legion, jak również Neon meg. Tej Neon Mac tutaj akurat nie było. Mamy banerek, oczywiście, odpowiedzialny również za Spirit. Mamy baner odpowiedzialny również za. Ee, to jest ten czarny. Kuźle, Adam. Mamy Adama, jak również tu jest pokazane nasz Pinocchio. Kolejny skin, a raczej kolejny baner, to jest oczywiście baner odpowiedzialny za Jake'a, jak również i Davida, jako na. Budowie? To jest mniej więcej coś chyba bazowane na latach, ja wiem, dziesiątych, dwudziestych, trzydziestych. Taka typowa budowa, patrząc na stul, e, styl ubrania, to mniej więcej coś w ten deseń. I mamy oczywiście tutaj pokazanego trapera oraz e, Kate? Nie Kate. E, grubą, ulaną laskę z wielką dupą. Oraz w tyle siedzącego trapera, ale co do trapera, traper chyba nowych skinów nie dostanie, bo nic tutaj nowego nie widzę i to jest bardziej jako tło, aczkolwiek nie. Patrząc na to, jaki masz tyle, jaką ma broń, to jest to normalny traper, ale jednak chodzi tutaj głównie o Jane. Właśnie, Jane. I ta Jane dostanie tutaj nowego skina. I w zasadzie, jeśli ktoś twierdził, że Jane jest ulana, to poczekajcie, aż ten skin wyjdzie do gry. Bo ten skin to jest moim zdaniem już delikatna akurat przesada. Jeśli chodzi o skin do Ghostface'a, skin do Ghostface'a wyglądają następująco. Mamy Ghostface'a, który jest aktualnie pokazany na Prestige'u. To jest wbity już Prestige trójka. Jest on ładnie wyrenderowany, także mniej więcej możecie sobie ocenić, jak on wygląda. Moim zdaniem jest ok. Nie jest najgorszy. Następnie mamy Legion. Wow, Ghostface'a, który jest właśnie w Kucku. I to jest na, na skinie Diabła. On będzie trochę rozpixelowany, ale. Myślę, że co najważniejsze to wszystko widać. On potem będzie i tak i tak normalnie pokazany w powiększeniu. Tu jest Ghostface na prestiżu już normalnie w lobby pokazany. Tak jak mówię, to nie jest żaden fotomontaż, to są centralnie pliki wzięte z gry. Mamy pierwszy skin do Ghostface'a, czyli taki niebieski kaptur, bardziej niebieskie po prostu odcienie. Mamy skin Diabła do Ghostface'a. W zasadzie tego chyba nigdy w, yy, w filmie nie było. On zawsze raczej miał czarne ubranie i białą maskę. Także to jest po prostu tylko i wyłącznie już wymysł defsów. Ale jak dla mnie, spoko. Bardzo fajnie się prezentuje. No i mamy drugi e, skin, to będzie pewnie ten tańszy, bo jest po prostu zmiana kolorów, tak jak to było na niebieskim. Tu jest niebieski i tutaj jest ten czerwony. Czerwony, moim zdaniem, bardzo o wiele lepszy od niebieskiego. Natomiast ten skin, aktualnie, to jest trochę takie połączenie w rajta. Patrząc na to, jaką ma pelerynę, to tylko w raid w grze ma takie pelerynki. Tyle. Jeśli chodzi o przecieki z Dead by Delighta To by było na tyle, tak jak mówię Nadal nie znamy mapy Nadal nie znamy surwa Czy w ogóle będzie mapa i surf? Tego nie wiemy Mam nadzieję, że się podobało Możecie zostawić łapkę bądź komentarz dla zasięgu Byłbym mega wdzięczny I widzimy się pewnie niedługo Na razie i cześć